Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Michalik-Stankowska i mam ogromną przyjemność otworzyć tegoroczne ESG Days. W naszej organizacji już od ponad dekady spotykamy się na ESG Days i rozmawiamy z ekspertkami i ekspertami. Zafundowaliśmy sobie potrójny kryzys planetarny. Ten potrójny kryzys planetarny to zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, które są wynikiem naszej działalności. Celem naszych działań jest zatrzymanie sposobu myślenia takiego, który się opiera na wykorzystaniu natury, wykorzystaniu planety. Powinniśmy zacząć myśleć o tym, że tak dalej działać nie można. Wszystkie obszary ESG są współzależne i są równie ważne, ale ja często argumentuję, że jednak bez ludzi te inne obszary mogą nie mieć takiego sukcesu. Ratowaniu planety, czy dbaniu o środowisko naturalne, czy regenerowaniu środowiska naturalnego, tak naprawdę mówimy o funkcjonowaniu nas i przyszłych pokoleń w ramach tego środowiska. To jest element, gdzie my jako bank, jako instytucja finansowa jesteśmy mocni i z dużą odpowiedzialnością. Sami nie uratujecie tego świata, być może wspólnie trzeba. Myślę, że akurat w tym banku to dobrze rozumiecie. To buduje przewagę konkurencyjną. Czyli musimy poszukać, z kim współpracować, w jaki sposób, bo stan naszego świata, czyli ten polikryzys, który stał się permakryzysem, jak się to ładnie określa, teraz jest naprawdę poważny.